Hej, Hej. witamy Was w odcinku, w którym będziemy potwierdzać to, co nam donosicie, bo karawaniusy, w których mówiliśmy o Świnoujściu i trochę tam się z tego wszystkiego podśmiewaliśmy, były dla nas sygnałem, że daleko nie trzeba szukać, bo w Kazimierzu Dolnym zaczęło się to samo i przestali lubić karawaningowców. Jedziemy sprawdzić, jak to wygląda. Już nasza ulubiona miejscówka, widzicie, tu się zaczyna wszystko. Jest cała oznakowana, jeszcze całkiem niedawno, bo wiosną byliśmy tutaj i nie stały te znaki, a teraz stoją wszędzie. Dobry. Dzień dobry. Przepraszam, te znaki to ktoś respektuje? To chcielibyśmy się zatrzymać na noc. Ostatnio tu byliśmy i nie było tych znaków. I teraz czy chodzi o to, czy nie będzie jakiegoś przypału, czy nikt się nie przyczepi do tego, że my tutaj nocujemy. Nie będziemy wystawiać jakichś krzesełek. Tylko chodzi o to, żeby po prostu gdzieś tam... Ktoś postawił, ale trzeba to darmo zrobić. A to kto to postawił? Miasto? Nie. Nie, nie wiem. To są prywatne chyba. No. Ale to bardziej o to chodzi, że przyjeżdżają tu młodzi wieczorami, pracują sobie, rzucają, nie sprzątają sobie, a, nie sprzątajemy. Sprzątają, to nikomu to nie przeszkadzało tak naprawdę. Myślę, że luz. Ale na długo? Nie, no na jedną noc, bo chcemy Kazimierz jutro zrobić. Dobra, dzięki. Dobra, dzięki. I tytułem wstępu, bo jeśli chodzi o zasady w Polsce, spanie w samochodzie i biwakowanie na dziko to nie jest zabronione. Jesteśmy ostatnim z niewielu krajów, które jeszcze to nie uregulowało i można robić swobodnie w naturze wszystko z tym związane. Z tym, że jeśli chodzi o biwakowanie, to w niektórych krajach jest ono zakazane, ale na przykład nie jest zakazane spanie w samochodzie, bo jeśli chodzi o biwakowanie, to z biwakowaniem mamy do czynienia wtedy, kiedy z auta wydobywają się jakieś zapachy, czyli nie można gotować ani przed autem, wyjmować jakieś grilli i tak dalej. Po drugie, wszystkie koła auta muszą dotykać ziemi, czyli nie można stosować najazdów. I następna sprawa, nie możemy nic wyjmować przed kampera, przed auto, czyli żadne krzesełka, stoliki, grille odpadają. I to są takie główne zasady, ale jeśli chodzi o takie clue tego, dlaczego w coraz więcej, w większości miejsc, gdzie można było na dziko normalnie stać, pojawiają się zakazy, to są śmieci, to są nieczystości, to jest kot wylewany gdzieś tam do rowu, gdzieś najgorzej jak ktoś ale, do rzeki wylewa. Daniel, takie pytanie, czy kiedyś widziałeś, że czułeś, że ktoś wylał kota do rowu? Najczęściej to jest tak, ja nie widziałam. Najczęściej to jest tak, że po prostu wszędzie są śmieci. Jak ktoś idzie z kasetą, nieraz było widać, że idzie z kasetą gdzieś tam do lasu. I przez śmieciarzy, przez te osoby, które biwakują, które imprezują i po prostu gdzieś już są tak porobieni, że im się nie chce tych śmieci zabierać ze sobą, to karawaningowcy ponoszą po prostu skutki tego, a najczęściej to jest jednak tak, że to śmiecą osobówki. No. Dla mnie w ogóle takim paradoksem jest to, że trzeba stawiać takie znaki, że jeszcze są tacy ludzie, którzy nie mają tej świadomości, że nie można pozrzucać gdzieś tam śmieci, że ta cała natura jest nasza i każdy ma swój śmietnik i tam powinien wyrzucać te śmieci, a jeżeli nawet gdzieś tam biwakuje w plenerze, zabierać je ze sobą. Najlepszym przykładem jesteśmy my, bo mieszkając na Van Life'ie, właśnie śmieci i to, co zostało wprowadzone prawo w Polsce, to chyba jest największe utrudnienie, bo często czujemy się, jakbyśmy te śmieci podrzucali, chcąc je gdzieś tam wyrzucić. Niby to wszystko, co było zmienione, jeśli chodzi o prawo, że każdy ma podpisaną umowę i wtedy będzie wiadomo, że te śmieci musi wyrzucać, miało coś zmienić, ale to spowodowało też, że teraz każdy traktuje swój śmietnik jak fortecę i nieraz się zdarzało tak, że gdzieś tam wyrzucając śmieci przy jakimś sklepie do dużego kontenera czy coś, byliśmy po prostu wypraszani ze swoimi śmieciami. No i... Ale da się i dlatego jesteśmy najlepszym przykładem, bo tych śmieci nie wyrzucamy nigdzie, gdzieś tam w plenerze, tylko po prostu czasami zajmuje nam więcej czasu, żeby je wyrzucić. I po prostu zaczęliśmy pytać, przepraszamy, czy my możemy, bo nie chcielibyśmy tutaj zostawiać, bo już one brzydko pachną, albo już nam się nazbierało, a w lecie tak, jest zapaszek. Dlatego da się to zrobić i nie jest tak, bo teraz często jest tak, że ludzie, którzy nie mieszkają na stałe, nie są w podróży na stałe, to co Aldona powiedziała, no nie są w stanie zabrać tych śmieci. To nas najbardziej szokuje, że... Tym bardziej, że przecież są lżejsze
Tak, i mają gdzie, bo mają gdzieś tam w domu tą umowę podpisaną i te śmieci mogą wyrzucić normalnie. I tutaj jest taka zagwozdka, że... I następnym paradoksem jest to, że są porozstawiane te znaki, ale nigdzie tutaj nie ma śmietników. No ale te śmietniki po co ci? Na takim polu właśnie, się nie ten... jeżeli są tutaj, może gdyby były śmietniki, to by było łatwiej. W jakiejś książce, nie pamiętam takiej, o... Chodzi tu o książkę... Pan Ibrahim i kwiaty Koranu. Tam jest taki fragment, gdzie właśnie jest informacja o śmieciach, jak wygląda cywilizowane społeczeństwo. Że jeśli są śmietniki i leżą śmieci pomimo to, to jest niecywilizowane społeczeństwo. Jeśli są śmietniki i jest czysto, znaczy, że już jest to wszystko na dobrej drodze, żeby być cywilizowanym społeczeństwem. A właśnie najbardziej taką formą rozwiniętą to sugeruję, jest... Sugeruję, że Polska nie jest... Nie powinno być śmietników i powinno być czysto, więc to jest taki moment, gdzie powinniśmy do tego dążyć, czyli nie ma śmietników, nie ma śmieci i wtedy będzie można powiedzieć, że jako ludzkość wygrywamy. I z takich miejscówek, gdzie my już byliśmy, a teraz widzimy, że jest zakaz, to na przykład Krawieńskie Błota, w Bieszczadach jest już troszeczkę inaczej, no coraz więcej tych miejsc się pojawia. Zaraz sprawdzimy, tak, Kazimierz, Świnoujście już znacie, więc tam też się to zaczyna dziać. Ale ogólnie jeśli chodzi o te miejsca i o to, co się może stać, to no, najszybciej będą zakazy, nie będziemy mogli spać nigdzie na dziko. Bardzo fajnie wyszło rok temu, bo rok temu zaczął się taki pilotażowy program Lasów Państwowych, gdzie wyznaczyli kilka miejsc do tego, żeby można było na dziko spać i w tym roku, w maju, już oficjalnie ogłosili, że jest to możliwe, czyli tak jakby zlegalizowano spanie w lasach. Oczywiście to są wyznaczone miejsca, tutaj zasadą jest, że 2 dni nie musicie nikomu zgłaszać i żeby nie było was więcej jak 9 osób. Tyle, że karawaningowców to nie dotyczy na tyle aż tak mocno, bo do lasu dalej nie można wjeżdżać kamperem, więc wjeżdżanie do lasu nie, miejsca na spanie i tutaj preferują hamak, preferują tą formę spania, namioty oczywiście też są dozwolone, to jak najbardziej, ale natomiast kampery dalej, to są parkingi, jakieś wiaty, miejsce, gdzie można zostawić ten samochód i też korzystać z tych samych zasad biwakowania na dziko, więc lasy tak jakby najbardziej to uwarunkowały. Natomiast teraz, jeśli chodzi o te wszystkie miejscówki, które są dostępne w Polsce, tłok na nich powoduje, że często największym problemem są właśnie, tak jak Aldona mówiła, śmieci. I śmieci to też był główne sprawdzenie tego, co lasy chciały sprawdzić, czyli jak będą się zachowywać wszyscy bushcraftowcy, czy tych śmieci nie pojawi się nagle więcej. No i egzamin został zdany, tych śmieci jest coraz mniej. Natomiast w głównej mierze cała sprawa nie tyle chodzi o zakłócanie jakiejś tam ciszy, imprezy i tak dalej, ale o śmieci. Natomiast nie wiemy, co dzieje się w Kazimierzu, bo Kazimierz raczej to nie jest takie miejsce, gdzie ludzie mogli tak śmiecić, bo to były parkingi i inne rzeczy. Więc jedziemy zobaczyć, co nas tam czeka tym razem. Co tam się dzieje? Zakaz parkowania kamperów na samym wjeździe. Teraz zobaczymy. Następny zakaz. Dobry. A co jest z tymi kamperami, że nie możemy? Ale do czego? To gdzie my mamy zaparkować? Nie jesteśmy takim kamperem. Tak, żeby... A to co się stało, że kampery... Oni przyjechali się tak kłócili, że nie chcieli wyjechać. Mówili, że oni płacą podatki, oni nie będą płacić. Policja powiedziała, że dopóki nie mam zakazu, to nie możemy po prostu ich... Dokładnie. I teraz mam zakaz i nie możemy nikogo wpuszczać. Zawsze przyjmowaliśmy chętnie, ale... To przez jednego kampera? Tak. Przez jednego, później kolejny przyjechał, też mamy takie problemy, w ogóle rozkładali się jakieś stoliki i śniadanie, wie pani, ale nie można, bo to nie jest kempi. Rozumiem. Przez jednych wszyscy teraz się... No nie, żebyśmy chcieli zapłacić za parking w Kazimierzu,
To nie o to chodzi. O co chodzi w ogóle w tej całej sytuacji? Jednak karawaningowcy są sami sobie winni, dlatego że pamiętajmy o tych trzech zasadach biwakowania, że jeżeli jesteśmy na parkingu, musimy stać czterema kołami bez podjazdów, tak. Nie wyjmujemy nic na zewnątrz, nie wydobywamy z wewnątrz żadnych zapachów, choć jest to tam do ominięcia. Znaczy do ominięcia, to raczej tam nikt nie będzie... Polecamy jednak... No. Korzystać z lokalnych restauracji, jeżeli jesteśmy w takim mega turystycznym miejscu i jest taka infrastruktura w Kazimierzu, jest z czego wybierać, a po prostu kiedy odjeżdżamy gdzieś tam dalej w dzicz, no to wtedy można sobie gotować. I teraz widzicie przez jedną, tam dwie pary, które serdecznie pozdrawiamy. Cała braź będzie teraz cierpiała, bo już nie stanie nikt w takim miejscu, a miejsce jest dość atrakcyjne, bo wszędzie jest blisko i można zostawić na słońcu, żeby się akumulatory ładowały, ale lepiej po prostu było wyeliminować wszystkich, niż gdzieś tam się szarpać z takimi ludźmi, którzy przyjadą i nie wiadomo co chcą robić na parkingu, bo w dalszym ciągu pamiętajmy, że parking to nie jest kemping, no i jak akurat kempingów w Kazimierzu nie brakuje i można sobie... Jeżeli ktoś chce biwakować, no to wtedy się udaje na kemping. To jest proste. I tak jak Daniel mówił na początku odcinka, cały czas jeszcze, Polska jeszcze nie zakazała, ale jeżeli będziemy robić w ten sposób, to jeszcze... Długo nie potrwa i z tym się trzeba liczyć. O to nam chodzi. Tak. I chyba najlepiej to pokazuje sytuacja z offroadem w Polsce, bo offroad też był kiedyś wszędzie jeszcze możliwy. Kiedyś offroad był jeszcze. A teraz w tym momencie przez też jednostki, bo to nie tak, że wszyscy jeździli gdzieś tam i rozjeżdżali jakieś drogi, ale przez takie jednostki, które po prostu pojechały, rozjeździły drogę, jest to zabronione. No i nie ma tutaj innej opcji. Albo się weźmiemy w garść i chyba trzeba się zacząć pilnować też na takiej zasadzie, że pilnujemy sąsiada i jak coś robi nie za bardzo, to trzeba mu po prostu podać, powiedzieć, ej gościu, bo jak to zrobisz, to wszyscy na tym stracimy. Tak to... Pamiętajmy, wystarczy tylko jedna osoba, żeby popsuć opinię całej braci karawaningowej. Chętnie także też poznamy... Pilnujmy się, pilnujmy innych. Chętnie poznamy też wasze doświadczenia, może macie jakieś doświadczenia z takimi dziwnymi karawaningowcami, tak, karawaningowcami, którzy przyjechali i coś tam odpindalali tak, że po prostu człowiek się za głowę łapał, to chętnie też poczytamy, piszcie w komentarzach, co wam się przytrafiło, jakie historie znacie. Ale to, co wam pokazaliśmy, to nie oznacza tego, że odradzamy wam Kazimierz, bo Kazimierz to jest naprawdę miejsce warte odwiedzenia. Jest to jedno z najbardziej turystyczno-wypoczynkowych miast w Polsce. Bardzo znany. Większość z was pewnie już tutaj była, także... To widać w weekendzie chyba najbardziej. Tyle o atrakcjach nie będziemy mówić. My jesteśmy na tygodniu i w sumie jest sezon, ale też jest bardzo dużo ludzi. Mimo wszystko miasteczko zachowało cały czas taki senny klimat. Każdy tutaj sobie powoli spaceruje i tak widać, że zwalnia. Mimo tego, że nie ma sanatorium. To nie jest sanatoryjnie, ale nie ma sanatorium. Sanatoryjnie to tutaj obok w Nańczowie. Zapraszamy. Natomiast jeżeli chodzi o Kazimierz Dolny, jest on taką mekką artystów. Przede wszystkim malarzy, bo tutaj tych obrazów, tych sztaluk i osób, które w tej chwili malują, jest całe mnóstwo. Teraz chyba jakiś rzeźbiarz coś kuje. Kuje, tak, strzelnica. Nie tylko malarze, ale i rzeźbiarze, literaci i filmowcy. Odbywają się tutaj festiwale, koncerty. Bardzo dużo się w Kazimierzu dzieje. A z takich must have to trzeba zobaczyć studnie na rynku. Których jest 4, trzeba poszukać. Trzeba ona nie jest tylko jedna. Zobaczyć ruiny zamku i wejść. Wdrapać się na górę. Ona nie jest taka duża. Trzy krzyży. Tak. Dla niektórych może to stanowić wyczyn, bo to jest 190 metrów nad poziomem morza. Jest dosyć stromo. Szczególnie jak się idzie w japonkach. Albo na obcasach. I teraz tak. Jak się znudzi wam Kazimierz, to co już mówiliśmy, Nałęczów, a drugi zamek, lepiej chyba nawet zachowany, jeśli chodzi o ruiny, to Janowiec. Dlatego nie odradzamy, żebyście tu nie przyjechali, bo nie ma gdzie stanąć na jakichś tam parkingach, tylko... W Kazimierzu jest bardzo dużo do zobaczenia i myślę, da się to zorganizować. Żeby to ogarnąć i wszystko zobaczyć, wejść, tutaj też jest bardzo dużo muzeum, przeróżnych jakichś galerii, żeby to wszystko obejść, no to tak 2-3 dni to jest minimum. Kochani, na koniec jeszcze losowanie, które wam obiecaliśmy na live'ie.
tydzień na temu. Imprezie z live. Na imprezie, na nasze dwulecie Van Life'u. Jeżeli ktoś nie oglądał, to oczywiście serdecznie zapraszamy na tego live'a, dlatego że transmisję zapisaliśmy. Ale jak w sumie obejrzycie, teraz to może być Wam szkoda, bo nie wygracie. Będziemy robić losowanie. Na pewno z ogłoszeń parafialnych to jedno, informacja najważniejsza. Prosiliście o to, żeby wydłużyć jeszcze chwilę kod Van Life 10. Tak, bo ludzie mają wypłaty do 10, do 15 i prosili, żeby móc skorzystać. Dlatego, uwaga, wydłużamy będzie promocję. Działać, tak. Van Life 10, kod promocyjny działa jeszcze przez tydzień, czyli czyli do niedzieli. I tydzień od emisji tego odcinka. Nie wiemy, jaka to teraz jest data, ale jeszcze przez tydzień będzie działał. Ja przygotowuję maszynę losującą. A ja w międzyczasie Wam powiem, tak odnośnie tych ogłoszeń parafialnych, że rozmawiałam z moją szkołą językową B-Smart, w której się uczę. Kilka odcinków temu mieliście zademonstrowane, jak takie lekcje wyglądają. I ponieważ był bardzo duży odzew, szkoła B-Smart prosiła, żeby przekazać, że dla widzów Campermaniak jest promocja i jeżeli ktoś się zapisze w wakacje na kurs, to będzie miał go dużo taniej. Także zapraszamy, teraz warto. Będziecie mogli rozmawiać po angielsku. Jesteś już gotowy? I będziecie umieli obsłużyć na przykład tą naszą wyszukiwarkę. Tak jak widzicie teraz... Która jest po angielsku? Tak, na ekranie. Na przykład. Nie można było wziąć dwa razy udziału w losowaniu. Idziemy na rękę, bo niektórzy odpowiedzieli tym komentarzem na komentarz innych, czyli bierzemy pod uwagę też odpowiedzi. I Campermaniak 2 lata Van Life. 2 lata Van Life to był to właśnie ten... To trzeba było wpisać w komentarzu, tak, żeby wygrać wlepkę, którą najpierw losujemy. 86 osób bierze udział w losowaniu. Którą chcesz? To tak, na początku duża wlepa Van Life, tak jak tutaj. Wygrał ją, ona, Pato. Jak? Pato. Pato. Nick Pato. Gratulujemy. I teraz na dziko najlepiej z busikiem. To, co się wyświetla na ekranie, na pewno Stefan, ale jak to się... Wolo, hatur, juk i jaj. Nie Stefan, będę Stefan, gratulujemy. I teraz wlepka, hashtag na dziko najlepiej. Jakieś, nie wiem, macie takie niektórzy niki. Bupsana, bupsana. Gratulujemy i na sam koniec zestaw wlepek, czyli dwa arkusze flag, wszystkich flag państw europejskich, plus na dziko najlepiej mała wlepka i mała Campermaniak. No. Losuję, losuję. Losuję tak długo? Kojot, kajot, jot. Gratulujemy i prosimy Was o informacje z adresem, tak żeby przesłać nagrody na PRIV. Jeżeli w ciągu tygodnia nikt się nie zgłosi, czy któraś z tych osób, będziemy losować dalej. A to już poza kamerą. Dzięki za obejrzenie odcinka. Liczymy, że będziemy w Polsce w dalszym ciągu biwakować na dziko, bo jak wiecie, na dziko jest najlepiej. I scenariusz, który tutaj dzisiaj w odcinku obejrzeliście, się nie sprawdzi, dlatego trzymamy za to kciuki, żeby każdy wziął odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas wyjazdów, podczas tych wakacji, nie tylko. Jeżeli odcinek Wam się podobał, będziemy bardzo wdzięczni za lajka. Pamiętajcie o subskrypcji. Dziękujemy i do następnego. Cześć, pa! I znowu lata. Znowu szerszeń? Oh.